W świecie ograniczonym przez nasze zmysły. Dlatego postrzegamy pewne rzeczy za możliwe, a pewne za niemożliwe. Ale jeśli trafiłeś na ten kanał, to witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Barbara i razem z Aleksandrą prowadzimy ten kanał Wykreuj swoje życie, na którym właśnie pomagamy i pokazujemy jak przenieść to nierealne marzenie ze świata fantazji w ten realny świat, w ten świat, którego doświadczamy. A ponieważ Ty jesteś twórcą i kreatorem swojego życia, o czym również dowiesz się na tym kanale, Możesz to zrobić. Twoja konkretna osoba, czyli twój partner, obecny partner, albo też były partner, czy była partnerka, może kochać Ciebie bezgranicznie, może kochać Cię bardziej niż Ty ją kochasz, może pragnąć Cię bardziej niż Ty ją kochasz. Więc jeśli. Nie wiesz jak to zrobić albo myślisz, że jest to niemożliwe, ale też chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, to zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. Zanim jednak przejdziemy do tego odcinka, zajrzyj na naszą stronę internetową, na której mam masę już przygotowanych kursów, wyzwań, filmów programujących pod świadomość, wykładów szkoleniowych, afirmacji, medytacji. Dostępne są również konsultacje lub mentoring z nami. A jeśli nie macie jeszcze na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, albo nie śledzisz naszego TikToka, to również wskocz tam, ponieważ mamy tam masę motywujących postów oraz posty z sukcesami. Już 11 stycznia startujemy z naszym nowym wyzwaniem: stań się najlepszą wersją siebie. I manifestuj najlepszy rok w tym życiu. Więc jeśli sam do tej pory nie osiągnąłeś w życiu tego, czego chcesz, to zapraszam Cię na to wyzwanie, gdzie przez 21 dni będziesz tworzyć swoją nową osobowość. To Ty masz kontrolę nad tym, jak postrzegają Cię osoby w Twoim życiu, a więc Ty również masz wpływ na to, jak postrzega Cię i jak odbieracie właśnie Twój partner, czy to obecny partner, czy były partner. Bo musisz wiedzieć, że wszyscy są tylko i wyłącznie odbiciem tego, co Ty masz w swoim świecie wewnętrznym, czyli są odbiciem wszystkich Twoich wewnętrznych założeń i przekonań na swój własny temat, ale też na temat tej danej osoby, jeśli łączy Cię z nią już jakaś historia, więc ta dana osoba odbiła się w Twojej podświadomości i tam odcisnęły się jej wszystkie negatywne cechy, charakter i teraz właśnie w taki sposób na nią patrzysz. Ale te osoby... Te konkretne osoby, które są dla nas ważne, które chcemy, aby w naszym życiu były, które chcemy, aby do naszego życia być może wróciły, będą dokładnie odbijały ci wszystkie twoje przekonania, wszystko to, w co ty wierzysz i wszystko to, co ty uznajesz za swoją prawdę. A więc, jeśli ty masz negatywne przekonanie na temat siebie, niezależnie od tego, czy są to przekonania uświadomione, czy nieuświadomione, ale Przyjrzyj się sobie, przyjrzyj się sobie w relacji z tą daną konkretną osobą, czyli w relacji z tym partnerem, jak ty czujesz się w obecności tego partnera, bo często właśnie mówicie, że wy czujecie się pewni siebie, że wiecie, że jesteście atrakcyjni, że znasz swoją wartość, ale właśnie w relacji z tą konkretną osobą wychodzą wszystkie lęki, obawy, czujesz się niewartościowa i czujesz się, że nie zasługujesz na tego partnera, albo też myślisz właśnie w taki sposób, że on Cię nie kocha, że może są lepsze od Ciebie. Albo jeśli nie jesteście razem, że on już mnie nie kocha, on mnie nie chce, on w ogóle nie chce się ze mną spotkać, już pewnie ma jakąś inną osobę. I wszystkie twoje myśli wynikają właśnie z tego twojego niskiego poczucia własnej wartości, swojego niskiego self-konceptu, w którym właśnie ty stawiasz się na pozycję ofiary. I cały czas stawiasz tego swojego partnera na piedestale, ponieważ ty czujesz się gorsza od niego. A więc musisz to zmienić. Musisz zmienić myślenie o sobie. I myślenie o tym partnerze, czy o tej partnerce. Musisz zacząć myśleć, Właśnie w taki sposób, że ten partner czy ta partnerka są bezgranicznie w Tobie zakochani, że ten partner czy ta partnerka żyć bez Ciebie nie mogą, że Ty zawsze byłaś przez nich wybierana, że Ty zawsze byłaś przez nich, czy byłeś przez nich kochany, że Ty zawsze byłaś najważniejszą, najlepszą, najatrakcyjniejszą kobietą czy najatrakcyjniejszym mężczyzną na świecie, że właśnie ten partner czy ta była partnerka. Kochają Cię i pragną Ciebie tysiąc razy bardziej niż Ty ich pragniesz, że to właśnie Ty jesteś obiektem ich pragnień. Ty musisz zmienić myślenie, Ty musisz wyjść z pozycji ofiary, w której, właśnie obserwując świat zewnętrzny, myślisz, że wszystko stracone myślisz, że ten partner, nawet jeśli jesteś w obecnym związku, a nie okazuje Ci takiej miłości, takiej czułości, nie okazuje Ci takiego szacunku, takiego zainteresowania, jak Ty byś chciała, to musisz zrozumieć, że to wypływa z Ciebie, a więc musisz to zmienić. Musisz postawić siebie na tronie, musisz powiedzieć, ja tu rządzę, ja jestem fantastyczna, ja jestem wspaniała, ja jestem najlepszą wersją, jaką kiedykolwiek mógł ten mężczyzna dostać. On jest przeszczęśliwy, że jest ze mną, on jest zakochany we mnie bezgranicznie, bo ja jestem najlepsza. Ty musisz Zmienić myślenie. Postaw siebie na tym tronie. Jesteś królową swojego życia. Musisz wiedzieć, że w twojej rzeczywistości wszystkie osoby odgrywają rolę, jaką jej nadajesz. Więc jeśli ty użalasz się nad sobą, jeśli ty analizujesz okoliczności zewnętrzne, takie jakie są teraz, tak, widzisz je i nadajesz im wartość. I przyjmuje, że jako prawdę, no to one stają się twoją prawdą. No i jak ten partner ma Cię kochać, no i jak ten partner ma do Ciebie wrócić. Jak dlatego partnera masz być najważniejszą osobą na świecie? Nie ma takiej opcji. Musisz zmienić myślenie. Od dziś musisz zmienić założenia, musisz wgrać nowy system przekonań i założeń zarówno na swój temat, jak i na temat partnera. Zmieniasz tego partnera myśląc właśnie w taki sposób, że on zawsze cię kochał, że on zawsze był w tobie szaleńczo zakochany, że on zawsze pragnął ciebie o wiele bardziej niż ty jego, że on zawsze nosił cię na rękach, rozpieszczał, że ty zawsze byłaś dla niego na pierwszym miejscu. Na tym musisz się skupiać, nie na biadoleniu, narzekaniu i użalaniu się nad sobą. To jest droga do nikąd, wtedy utrzymujesz cały ten Stan, którego nie chcesz. Więc niezależnie od tego, czy to jest były partner, który cię zostawił, wasze drogi się rozeszły, czy jest to obecny partner, który nie do końca spełnia twoje oczekiwania, ty mu napisz taką rolę, którą on będzie odgrywał. Napisz mu taką rolę, w której ty będziesz tą królową, w której ty będziesz siedzieć na tym tronie, posadź siebie na tym tronie, siedź na tym żelaznym tronie swojego życia. I pozwól temu partnerowi kochać cię bezgranicznie. Pozwól mu na to, bo ty mu tylko i wyłącznie poprzez te ograniczające przekonania i poprzez reagowanie na świat zewnętrzny i poprzez powtarzanie tych negatywnych sformułowań: o mnie nie chce, o mnie nie kocha, są lepsze, są inne, są ładniejsze, to ty mu nie pozwala, żeby cię kochał. Ty wręcz zmuszasz go do tego, żeby on tak się zachowywał wobec ciebie. Zrozum to w końcu, że świat jest lustrem: świat jest lustrem Twoich wewnętrznych dialogów, Twoich wewnętrznych myśli, tego wszystkiego, co ty myślisz na swój temat i na temat tej relacji, i na temat tego partnera. Musisz wskoczyć na inny poziom, musisz ustalić nowe zasady, musisz zacząć kontrolować ten monolog, który toczy się cały czas w Twojej głowie. Niech ten monolog, niech te wewnętrzne rozmowy działają na Twoją korzyść, i zobaczysz, jak Twój partner wróci do Ciebie, albo jak zmieni się w tej relacji, nagle okaże się, że Ty jesteś właśnie tą przez Niego ubóstwianą, uwielbianą i noszoną na rękach królową jego życia. A więc przestań obserwować świat zewnętrzny. Przestań to robić, zacznij skupiać się na tym, czego chcesz, potwierdzać to swoimi myślami, potwierdzać to swoimi słowami i upierać się, że ty jesteś najlepszą, najważniejszą, najatrakcyjniejszą kobietą albo najatrakcyjniejszym mężczyzną na świecie że twój partner czy twoja partnerka kocha cię bezgranicznie, pragnie ciebie tysiąc razy bardziej niż ty jego że jesteście dla siebie stworzeni. I w tym momencie ty zrobisz dwie rzeczy. Zmienisz postrzeganie siebie, bo postawisz siebie na tym tronie, ale zmienisz też wersję konkretnej osoby, ponieważ zmienisz ją na taką, która będzie właśnie kochała ciebie, która nie spojrzy na nikogo innego, ponieważ ty jesteś najlepszą wersją, ty jesteś najlepszą opcją, ty jesteś najlepszą i najwspanialszą kobietą, która mogła mu się trafić, czy mężczyzną, który mógł się jej trafić. Koniec obserwowania świata zewnętrznego. Wchodzimy, wkraczamy w ten świat wewnętrzny i utrzymujemy, Stan, w którym ta konkretna osoba pragnie nas tysiąc razy bardziej niż my jej. Kocha nas tysiąc razy bardziej niż my ją. Jeśli Ci się podobało, polajkuj, zasubskrybuj. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.